Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w Dark Souls 2. Dłuższy czas nie grałem. Jestem trochę zardzewiały. Gdzie chciałem najpierw iść? A, okej. Okay. Zaraz, czy miałem coś sprzedać, coś kupić? Rany, jak ja mam jakiś płynek? Okej, okay. Ups, ścięło. Chyba przeniosę się jeszcze, wow, ładuję mocno. Tutaj, bo pójdę do Gawlana, kupiłem parę strzał. Więcej strzał na pewno. Wow, dawno nie grałem, a mam nadzieję, że pamiętam co i jak. I że procesor przestanie tak świrować. Pierścień królewskiego żołnierza. Zwiększa udźwig, nigdy go nie znalazłem. Mortosfera, i już udamy się do zamku, zaraz po tym jak kupimy ten. Strzały. No możemy spokojnie ominąć. Czemu tak ścinasz kąpie? Wow, nieznośny jest ten komputer. Yes. Okej, okay, zabijmy jeszcze tego pana. Poczekamy aż przestanie tak wariować komputer. On nam wypuścił buty Grymów. I ciekaw jestem, czy to jest pułapka. Nie. Smoczy amulet. Razy 5. Takich nie używam. Goblon! O, możemy posprzedawać jeszcze! Nie, tego nie sprzedamy. Jesteśmy dwa razy tutaj. Twór bandyty. Wielka pałka jest mi naprawdę potrzebna. W podwójnej ilości oczywiście. Najbardziej jest przydatna. Ciągle coś ładuje ten cholerny komputer. Ja nie wiem o co chodzi. Co on ma do ładowania, to ja nie wiem. Przynajmniej teraz na przykład. Co on ładuje teraz? Ikonkę tarczy? Dziwie świńskie tarcze. Zbroja Grymów. Ciekawe to jest bardzo. O! A bo to jest ten inny rodzaj. Ej, zaraz, tu jest jeszcze czapska. Czapska chłopska. Czapa chłopska. Zdobione rękawice. Wow, ile mam masek Kraytona. Krayton. Krayton, nie pamiętam, tylko wymawia jego imię. Fengarla jeszcze. Rzeczy. No i dobra, i zostawimy to już w spokoju i kupimy strzały, ile tylko możemy. Dokładnie. O! On zostawił nam coś, kamień pewnie. Stary, zwykły kamień, tak. Tak. Czyli nie wiecie, czy ten przedmiot wykorzystamy potem w późniejszych częściach gry do pokonania największego bo... Nie, nie, pewnie nie żartujesz tutaj. Tak czy inaczej, przenosimy się teraz w takim razie tutaj. W celu podążenia w stronę zamku. Nie mamy na razie znaku króla, by otworzyć pewne drzwi. Jednak mamy dość duży przyjść. Nie tędy, a... Chyba... Tędy... Tak, tędy. Tu jest pan, który się chowa. Okej, oni idą na mnie. Szyli z kopyta. Bardzo lubię tę broń, bardzo lubię halabardę. Pięknie.
falcon, który nam jest zupełnie niepotrzebny. Czy coś tu było? Wiem, że tam będziemy mogli za ten budynek przejść, tamtej z lewej strony, jak widzicie, tam jest przedmiot. Może dam radę. Widziałem przed chwilą. I tam, o, tam widać przedmiot. Tam z lewej, o, właśnie, tam. Tylko tam jest dwóch kolesi, więc będzie ciężko. Bo jest ciasno. A trochę jest pułapka. Swoją drogą. Kłamca. Pewnie jak już napisał, że iluzoryczna ściana. Nikogo tu innego nie ma. O mój Boże, ale idiotyzm! Klej nad życia. Dobra, przyda się nam. Mam go dość. Pierścień ochrony życia i duża dusza dumnego rycerza. Mam prawie 200 poziom swoją drogą. 1999 poziom, tak. Prawie 200. 197 bodajże. A tu jeszcze walkę ze starym, dobrym znajomym. No, nie mam łuku? Który sobie ulep... O, właśnie. I tarczę też sobie weźmiemy. Co mi tam? O! Trafił mnie! Gin! Migoczący tytanit, razy jeden. Napijemy się butelki. Wow! Mnie naprawdę zaskoczyło. Wow. Włócznia. Topór zabójcy smoków, tarcza złotego sokoła. Topór zabójcy smoków, nie pamiętam go. Tak, to ten. Ulubiony czarny topór dzielnego Lofiana, bez tarczy, pochodzącego z Forossy. Żaden wojownik nie mógł równać się z niepokonanym Lofianem, ale ten nagle opuścił pole bitwy i słuch po nim zaginął. Niektórzy mówią, że znudziła go kruchość ludzkich przeciwników i wyruszył zgładzić legendarnego smoka. Ciekawa baśń, nie? Ale wątpię. Pewnie zginął gdzieś i tyle. Można dostać się też przez bramę do zamku inną stroną, skacząc tędy jakoś. Ale my tego nie potrzebujemy. Mamy dość dużo, żeby te drzwi nam się otworzyły. Tam jest to przejście zawalone, ale tu jest jeszcze przedmiot do wzięcia. Bodajże kukła? Nie, naprawa, o. I duża dusza zaginęła. Nie mam robego. Czy ja mogę używać tych czarów swoją drogą? Czy jak się czarów w ogóle używa? Z czego to wynika? Nawet nie mam pojęcia. Wstępny pan. Boskie błogosławieństwo. O, zapomniałem jego szybkim odwrocie się. Ej! What the fuck was that? Nie musiałeś mówić. Ciężki jest jak... No! Kiepsko. Nagrywce z Hyde. Z
jest hejd, zresztą, nie hajd. Hejde. Hejde, hejde. Dobra, tędy jest za... Wróciłem się. Wróciłem się bez, nie, bez potrzeby zupełnie. Pomyliłem się kierunki po walce z panem z... Hejde. Teraz zmieni miecz na miecz. Który jest na górze, prawdopodobnie, razem z innymi mieczami. Dokładnie. Nie, ja na pewno mogę się pobracać przecież. I mogę tym samym zmienić na tarczę cięższą. Weźmiemy przedmiot. Kukło człowieka, świetnie. Dusza, duża dusza. Bezcelowość. Aże, wiadomość bezcelowa. InB mówił, że dopiero tutaj zaczyna się klimat całego Dragon Souls. Dragon Souls. Demon Souls! Demon. Dark Souls! Dark Souls! Gramy w Dark Souls. To to leki. Nie, żartuję. Chowamy się tutaj, ponieważ. Oni łatwo mogą nas dorwać. A tak, zaczynamy się tutaj. Oj, to był głupi błąd. Okej. Poczekajcie moment. Okej. To idziemy tak naprawdę jedną ścieżką cały czas. Nie ma tu się zastanawiać nad większością rzeczy. Urna z wodą święconą raz, dwa. I właśnie. Zamek Dranglik. Nie uciekniesz mi! Na, widzisz co zrobił. Och, mi trafił. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Tak, to by było na tyle. Szmaragdowa Herald nie jest zbyt rozmowna. I tutaj przyda nam się, bardzo przyda nam się Bóg. No nie masz, mamy tu walkę, z którą nie lubię, bardzo się męczyłem swego czasu. Jestem ciekaw, czy zadziała. Zadziałało, okej. Okay. Okej. Teraz naprawdę w ten sposób z nimi walczyć. Dobra, ale jak już którego zapaskudziliśmy, możemy spokojnie zrobić tak. A, bo jak się tu strasznie męczyłem, to było potworne. Nie bez powodu, widzę tam kolesia. Przebił się przez mój blok. Ła! Twardy był jak cholera. That what she said. Okej, okay, tu widzicie, mamy dwie urny, po jednej i po drugiej stronie. Ten pan i ten pan. Okej, okay, udało się. Czy obie urny... Nie, zapaliły się obie. Cholera, tylko jedna. To będzie ciężka walka.
Jezus Maria! Myślałem, że idę w stronę ściany, nie wiem czemu. Poczekajcie moment. Jestem ponownie, jestem w tym miejscu. Gdy się domyśliłem, ta tarcza jest za ciężka, ale trudno. Chcę mieć obronę dużą. Będą wybiegać chyba z obu stron, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, niech tu przyjdą. Musimy napełnić te dwie wazy. Chodźcie tutaj. I zginę teraz. Rozumiecie to? Szybkie wytłumaczenie, dlaczego zginąłem. Tak, dostałem za dużo czasów, ale chodzi o to, że myślałem, że cały czas mam wrażenie, że jak mam namierzonego przeciwnika i będę czcić tego. Miał drążek ustawiony do tyłu i wcisnę cios, to cios uderzy w tam, będę się poruszał w tą stronę, zatrzyma się na chwilę postać, uderzy w tę stronę, w której jest przeciwnik namierzony. Ale nie! Cios uderzy w tą stronę, w której jest skierowany drążek. I to jest złe, to jest potwornie głupie ustawienie. Zaraz wracam. Okej, jestem ponownie, mam nadzieję, że tym razem się powiedzie. Będę używał też bomb zapalających w miarę możliwości. Koszmar, koszmar po prostu. A. Już obrywałem? Ciężki orzech do zgryzienia, ale muszą być blisko tego. Bomba zapalająca jest beznadziejna. No, to jest śmieszne! Musimy jednego zabić tutaj blisko. Okej, mamy go tutaj. Świetnie. Jeszcze drugi ktoś by się przydał. Wow, jak mało odebrałem! Jezu, bym się obraził teraz, jakbym zginął, Jezu. O, się przybywa ciągle. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Jakim mnie cudem trafiłeś? Okej, mam otwartą bramę, więc już nie za bardzo musimy się nim przejmować. Dla dobra swojego własnego poczucia. Oni tu już nie wejdą. Prawda? Wow, kurde, nie wiedziałem, że mamy aż tyle problemów. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Belagher. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. The Queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Drangleic. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas. Of the giants, the king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. The king
commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle to celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. No. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? By whose permission do you stand before me? Pentla. Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Możemy z nim handlować, nie ma nic ciekawego. Flameberg. Słaby, jest tak naprawdę miecz. Pierścień wzmocnienia 1. Spowolnienie zużycie wyposażenia. Nie dziękuję. A strzały, nie wiem czy chcę kupić. Nie ma sensu. Ale proszę naprawcy, kupię sobie w ilości 8. A klej, to też się przyda. Okej, okay. Jeszcze porozmawiajmy z nim. My lord made magnificent findings on soul. He vanquished Arki. A czy się powtarza, okej. Okay. So soon. Be safe on your travel. Jasne. To będziemy mieli dość ciężką walkę z. Ciężką walkę. O oni. Bo mają ciężkie tarcze i trudno ich obejść, a najlepiej się ich zabija właśnie tym sposobem. Właśnie. Jak ja jestem zmuszony, tam jest drugi koleś, widać było. Jestem zmuszony zmienić na miecz, ponieważ o, no da ci słabe broń niestety. Kolejny koleś. Wiele mniej mu odbiera ten zwykły miecz. Okej. Okay. To będzie ciężkie miejsce. Łapka? Okej, okay, widzę, rozumiem. Drugi. Okej. Okay. Jakie też rymierza, które nam są potrzebne. Nie zamykaj drzwi. Yes. Można dzięki Bogu, że można anulować królewski wielki miecz. Nie jest on jakiś wybitny. Jedziemy tutaj. Ale chyba jeszcze za wcześnie przyszedłem. Który z was jest żywy? Nikt? Żartujecie sobie ze mnie? Wow, nie wiedziałem. Dałbym głowę, że ktoś z nich wstanie. I koniecznie te drzwi otwieramy. Och, pięknie, ognisko. Później pójdziemy tam w drugą stronę, na razie pójdziemy tędy. Radzę się spieszyć. Otworzyć te drzwi tylko. O, on przeżył to. Ty drzwi nie otworzy? O nie! Tylko nie on. O kurwa, nie trafiłem go!
Wow, ale mi szczęście. Dobra, panie, panie tutaj, który masz tu znak, pomożesz mi. Będziesz miał ten zaszczyt pomocy mi. Tak czy inaczej, rozwalmy ich. Wow, jakim cudem straciłem już ten, całą obronę. A what? Żartujecie sobie ze mnie? Wuf. A i zniknął. Im więcej, tym weselej. O, ma fajną zbroję. O, nie mogę przejść tędy. Nie znoszę go. Ale tak bardzo go nie znoszę. O pierdolone! Mam go. Puszysz! O nie. O nie. Nogawice z ruin. Fuuu! Ale czemu nie mogę przejść? Pierścień królewskiego żołnierza plus jeden. Wow, to jest tu jest ten pierścień. Nie mogę przejść, bo mam ich.
Okej, okay, wow. Wielki miecz mastodonta. Wow, co to może być za miecz? Nie tworzymy tego niestety już teraz. Muszę zmienić broń. Nie możemy przejść dalej, bo oni są ze mną. Niestety. Ktoś odłączył się od nas. To jest drugie przejście. Pójdziemy z nim tutaj. A, tu już nic nie ma. Możemy wejść w takim razie na górę? Zobacz, to jest bot? Nie, to nie może być bot. Zbyt mądrze myśli. Nie przygotowałem zupełnie tę walkę. Było jeszcze jedno miejsce, tylko nie wiem pamiętam gdzie. To jest sala tronowa. Koleś mógłby się w końcu rozłączyć samodzielnie. O, jest okej, wraca do swojego domu. Kowarz te drzwi się da otworzyć. Okej, to jest na razie wszystko, co chyba mogę pokazać do tej pory. Czyli muszę sprawdzić godzinę. No już sporo nagrywam. Potem to trochę. Trochę mało ciekawy odcinek, ale potem będzie już lepiej. Na razie dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.